Kochani, witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Krzyżacy, na co zmarli aktorzy. Andrzej Szalawski, urodzony w grudniu 1911 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Syn urzędnika państwowego Józefa Plucińskiego i Idy z Szalawskich. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie, po którego ukończeniu w 1936 przez trzy kolejne sezony zdobywał aktorskie szlify na scenach Poznania i Lwowa. Grał w filmach od 1929. Zyskał przed wojną popularność rolą w filmie Dziewczęta z Nowolipek. Był także aktorem teatralnym w Poznaniu i Lwowie. We wrześniu 1939 został zmobilizowany do 26 Pułku Piechoty stacjonującego w Grudku Jagiellońskim. 4 dnia wojny jego oddział skierowano do Lwowa. Bronił miasta do jego kapitulacji przed Armią Czerwoną. Pozostał na terenie okupacji sowieckiej, grał w teatrze kierowanym przez Aleksandra Węgierkę i w teatrach grodzieńskich, białostockich i mińskich. Aktor w 1980 przeszedł na emeryturę. Zmarł na wylew 11 października 1986. Na jego grobie na cmentarzu Powązkowskim nie było krzyża, gdyż żona aktora uważała, iż Szalawski całe życie go niósł na swoich barkach. Dlatego nie chciała, aby cień krzyża padał na jego grób. Miał 74 lata. Stanisław Jasiukiewicz, urodzony w maju 1921 w Postawach. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Brał udział w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji działał w AK. Zesłany do Kaługi. Po wojnie studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia aktorskie ukończył w 1949 roku na PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Był aktorem teatralnym we Wrocławiu, a następnie w Teatrze Polskim w Warszawie. W 1959 roku wystąpił jako Zenon Ziembiewicz w adaptacji Granicy Zofii Naukowskiej w Teatrze Polskiego Radia w reżyserii Wojciecha Maciejewskiego. Wybitny aktor zmarł na raka trzustki 27 czerwca 1973 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miał zaledwie 52 lata. Mieczysław Kalenik, urodzony w styczniu 1933 w Międzyrzeczu Podlaskim. Aktor filmowy i teatralny. Urodził się jako syn Jana i Aleksandry z domu Chmielewskiej. Ukończył szkołę podstawową nr 2, a następnie gimnazjum ekonomiczno-handlowe w Międzyrzeczu Podlaskim. Maturę zdał w 1952. Przyszłość swoją wiązał z zawodem marynarza. Bardzo interesował się recytacją wierszy. W 1952 brał udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim, który odbył się w Lublinie. Tam zauważyła go profesor PWST w Warszawie Zofia Małynicz. Był aktorem w Teatrze Narodowym, Teatrze Nowym i Polskim w Warszawie. Od 1954 występował w Teatrze Telewizji. W 2001 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Międzyrzeca Podlaskiego. W 2008 roku został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Aktor zmarł 16 czerwca 2017 roku z przyczyn naturalnych. O jego śmierci poinformowała jego córka, operatorka Magdalena Kalenik. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Międzyrzecu Podlaskim. Miał 84 lata. Mieczysław Wojt, urodzony w sierpniu 1928 w Kaliszu. Aktor teatralny i filmowy. Był synem Romana Wojta i Marii z domu Chudes. W 1953 roku został absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie. Zaangażowany po 1981 w nurt kultury chrześcijańskiej w nagraniach radiowych, jeden z czytających Biblię Tysiąclecia. Historia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie wymienia go obok m.in. Ireny Dziedzic, Zofii Słaboszewskiej i Lucjana Kydryńskiego jako gospodarza pierwszego festiwalu. Był mężem aktorki teatralnej i filmowej Barbary Chorawianki. Aktorka wyznała, że jej mąż zmagał się z chorobą alkoholową. W wywiadzie dla Stolicy powiedziała, tu cytat: pod koniec lat 80. Sławek znalazł się w takim stanie, że musiałam go zawieźć na oddział odwykowy do szpitala w Łodzi. Tamci lekarze bardzo mu pomogli. Mieczysław Wojt zmarł we śnie na atak serca 31 stycznia 1991 w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Stary Powązki. Miał 62 lata.
Aleksander Fogiel, urodzony w lutym 1910 w Siedlcach, aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatrów, scenograf, dekorator teatralny. Debiutował w teatrach Wojska Polskiego, w których występował aż do zakończenia II wojny światowej, pracując w nich jednocześnie jako aktor, scenograf i autor sztuk. Po wojnie wiązał się kolejno z wieloma teatrami w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Miał w swoim dorobku ponad 100 ról filmowych. Do najbardziej znanych można zaliczyć m.in. właśnie rolę Maćka z Bogdańca w polskim filmie historycznym Aleksandra Forda Krzyżacy. Aleksander Fogiel zmarł 17 stycznia 1996 roku w wieku 86 lat w Łodzi. Fogiel nie cierpiał, zmarł we śnie. Wybitny aktor został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym na Dołach. Grażyna Staniszewska, urodzona w lipcu 1936 w Łodzi. W latach 1951-54 grała w amatorskim teatrze w Łodzi. Studiowała na PWST w Warszawie, które ukończyła w roku 1960. Zadebiutowała na profesjonalnej scenie teatralnej w październiku 1960. W latach 1960-74 występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie, a następnie do 1981 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Najbardziej znaną rolą jest właśnie postać Danusi Jurandówny w filmie Krzyżacy Aleksandra Forda. Grała ponadto m.in. w filmach Szkice węglem, Popiół i diament, Zamach, Zazdrość i medycyna. Po roli w Krzyżakach występowała głównie w teatrze. Karierę aktorską zakończyła na początku lat 90. Aktorka zmarła 4 marca 2018 roku. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Miała 81 lat. Nie podano, co było oficjalną przyczyną śmierci aktorki. Lucyna Winnicka, urodzona w lipcu 1928 roku w Warszawie. Aktorka, dziennikarka i publicystka. Przed II wojną światową uczennica szkoły imienia Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie przy ulicy Pięknej 24. Absolwentka 6 liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rytana w Warszawie, które ukończyła w 1946. W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1953 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Do 1974 występowała na scenach Szczecina i Warszawy. W drugiej połowie lat 70. zakończyła karierę aktorską. Założyła Akademię Życia i prowadziła ją przez ponad 10 lat. Była jedną z założycielek Transparency International Polska, organizacji do walki z korupcją. Przez ostatnie lata żyła w domu spokojnej starości w Palmirach, gdzie zmarła 22 stycznia 2013 roku. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim. Miała 84 lata. Kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. No i życzę Wam wszystkim wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt.